ciepe, kompromitacja, wąsy. Trener Krzysiu. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Dzisiaj naprawdę gratka nie lada, bo odcinek jest specjalny, tak? Chcę zadać kłam, bo też nie wszyscy dowierzają pewnym rzeczom, które ja wam tam przedkładam. Niektórzy powątpiewają, że trener Krzysiu nie dostaje preciozów. Także dzisiaj odcinek specjalny, tak? Zrobimy tak zwany unboxing. To często youtuberzy, różni twórcy cyfrowi robią, że tam dostają paczuszki od fanów, rozpakowują, tak? Ja zamiast od fanów dostaję paczuszki od kobyłek moich, oczywiście eksportowych, najlepszych, które weekendami szabrują dla mnie na różnych biegach gminnych, miejskich, tak? Gmina wiejska, gmina miejska, wszędzie, gdzie coś można tam, prawda, przytulić. Tam wysyłam kobyłki, one sobie brykają. Oczywiście nagrody w kategoriach open, w kategoriach wiekowych dowożą mi, dostarczają, tak? I dzisiaj dowód. Dowód rzeczywiście, że te paczuszki do mnie docierają. Przez paczkomaty głównie. Najczęściej, tak? Poczta też oczywiście, ale paczkomat wygodniejszy. Ja mam to po drodze. Zachodzę, prawda? Kod wbijam, odbieram. I dzisiaj taka paczuszka właśnie do mnie dotarła od jednego konika. Od konika Adika. No aż to się rymuje fantastycznie. Adik co prawda, no, korzysta, prawda, z usług konkurencji. Ale myślę, że to kwestia czasu i przejdzie na tą właściwą stronę mocy, podejmie tę jedyną słuszną decyzję i zacznie trenować na moich planach i się zacznie dopiero wtedy uwolni potencjał. No powiedzmy sobie to wprost, tak? Na razie opłaca czesne, prawda, na innej uczelni, której ja tam niekoniecznie poważam, ale może kiedyś, prawda, przywdzieje ten Krzysiotymowy trykot. Na razie po prostu lubi mi precioza dostarczyć, no to fajnie, to miło z jego strony, także już tutaj takie preciozum dzisiaj odebrałem. Słuszna paczka, jak widzicie, słuszna paczka. Jest tu oczywiście kod kreskowy, tak, żadnej ściemy, nic. Rozpakowujemy. Cóż to ta moja kobyła dostarczyła mnie? Oczywiście sprzęt mam profesjonalny do otwierania. Są nożyce też robione na zamówienie, specjalnie dla trenera, selekcjonera. Czyli robimy ten tak zwany unboxing, tak? No to jest oczywiście słówko z angielskiego, jak już na pewno słyszycie doskonale. To się pisze unboxing, tak? No to jest taka ciekawostka z języka, tak? Obcego, z angielskiego. W Ameryce mają dużo takich ciekawostek. Dużo. Ta kobyła mnie to zapakowała, no naprawdę. Jakieś skarby chyba tam są, że takie zapakowane na 8 spustów. Tak, ale wracając tutaj do tych moich różnych zagwozdek lingwistycznych, na przykład nie wiem, czy wiecie, w języku angielskim czasami jest taka sytuacja, że H jest nieme. Nieme H. No i wtedy na przykład nie czytamy hip, tylko chip. No to jest taka ciekawostka, tak? W ogóle ciekawe, jak ci w Ameryce wołają na kaczki w takim razie, no bo chyba nie chip, skoro chip to chip, no to na kaczki chip, no można się pogubić, tak? No nie wiem, może taś. Zresztą też trudno powiedzieć, czy w Ameryce w ogóle mają kaczki, nie? Czy oni tam wołają kaczki w Ameryce, bo wiadomo, że to jest głównie indyk, tak? To jest takie ich zwierzę ulubione, indyczek. Wiadomo, święto dziękczynienia, wkładają sobie to do piekarnika. Pieką to długo, bo to musi troszeczkę tej obróbki termicznej, to musi zająć. Kuźwa, nie dobiorę się do tego pudła. Ta kobyła, no, przesadziła z tą taśmą klejącą. Chciała się pochwalić, że ma dużo taśmy w domu pewnie. I kleiła, no nie. Tak, ale wracając, no to oni indory, tak? Święto dziękczynienia, znamy to, Thanksgiving Day, to no, tak nazywają to po inszemu, po swojemu, tak? Ja tymczasem jestem już bardzo blisko rozpakowania paczuszki i zobaczymy, cóż to za precioza od sympatycznego pana Adika dotarły. O kochani, ostatnie machnięcia i jestem, tak. Dotarłem do źródła szczęścia. Do wnętrza tej fantastycznej paczuszki. Cóż mi tu pan Adik dosłał? Cóż mi tu wyszabrował? Bo umie szabrować, tak? Jest całkiem dobry. Potrafi te 3 biegi w weekend obrobić. To tam żadna sztuka. Żadna sztuka. No ja widzę, że pan Adik to wie, co trener, selekcjoner robi najbardziej. I już moje lico pokrył szczery uśmiech. Szczery uśmiech, ponieważ co ja widzę od razu po rozpieczętowaniu paczuszki od Adika? Konika. Proszę bardzo. Jest ser,
delikatę z ziołami. Ja lubię z ziółkami jak najbardziej. Mleko jest polskie, od razu informacja. Jeszcze tylko tak pro forma, sprawdzę, czy datę ważności, czy mi to jakieś przeterminowane nie wysłał. Nie, nie. Do lipca jeszcze mam czas, żeby to zjeść, a to szybko pójdzie. Szybko pójdzie, bo trener selekcjoner jak najbardziej serowy jest, no, bo to białko trzeba ładować, tak. Na białku się biega, no, węglowodany, farmazoniarstwo. Ale widzę, że tu jest kolejny ser. No proszę Państwa, tak szabrują kobyły trenera selekcjonera. No nie pierdzielą się w tajcu, tylko jak jest jakiś ser do wygrania, to po prostu idą do odcięcia, tak? Do ściemnienia w oczach. No i proszę bardzo, o, jest kolejny serek, Mazdamer, no mój ulubiony, oczywiście, Światowic, no to światowy ser, data ważności zgadza się, 22 lipca, aż mi z wrażenia mój tutaj, prawda, szaliczek spadł, no ale no na takie precioza, na takie fanciki, no to musi być reakcja, prawda, znakomita, no to, to się nie da tutaj, nie będę ukrywał, tak, że no jestem naprawdę pod wrażeniem, tak, a jeśli ktoś myśli, że akurat na tym Mazdamerze ser nowe precioza od Abika Konika się wyczerpują, to śpieszę z informacją. Otóż nie. Proszę bardzo. I kolejny ser. Rycki Edam. No, też przepadam, tak. Lubię zakąsić takim serkiem sobie gdzieś tam w ramach podwieczorku, prawda. To jakieś przerwa w pracy, do kawy. Jak najbardziej zwijam sobie serek w rulonik 7 sierpnia. Tak, dobrze, bardzo dobra data ważności, czyli jeszcze ten ser mi posłuży. Nie trzeba go zjadać na szybko. On sobie może poleżeć w lodóweczce. Posłuży na cięższe czasy sobie. Zachowam ten sierpniowy. Tamty, co z lipcową datą, raczej szybko się nimi zajmę, tak? Ale proszę Państwa, to nie tylko ser, nie tylko ser. Tu grube preciozo mi pan Adik wyszabrował. Proszę bardzo. Cóż to jest? Czy to są jakieś tekstylia? Czy to są jakieś... Ale widzę, że jest oryginalne. Jest tutaj marka, tak? Czyli to już mi się podoba, że to jest marka, którą ja gdzieś kojarzę. Czyli to nie jest jakieś tam od Chińczyka, z bazaru, czyli to jest ze sklepu. Prawdopodobnie został na to wystawiony też paragon. Ciekawe, czy paragon załączył mi mój konik. Chyba nie, ależ to jest szczelnie opakowane. Co my w tym worze mamy? Coś firmowego, bo jest logo. No to już dobrze świadczy, tak? Jest logo. O, proszę Państwa, i to jest polska firma, tak? Widzimy to? Czy widzimy to? No, proszę Państwa, 4F to nie są tanie rzeczy. To są dystyngowane rzeczy. To już jest taka górna półka. Prestiż. Po prostu prestiż. Nie bójmy się tego. I to jest tasza. Fantastyczna tasza tutaj, żeby móc ładować te sery wyszabrowane. Prawdopodobnie widzę, że pojemność jest tutaj słusznych rozmiarów. Czy my to widzimy? Czy my to widzimy, że tu jest tasza? Proszę bardzo, Textar. Textar. No to jest nazwa modelu Textar. Ale 4F to mi się podoba, bo to dobrze jednak jak logo widać, tak? Logo to się rzuca w oczy. Od razu widać, że nadciąga człowiek, prawda, światowy, tak? Który tutaj używa oryginalnych rzeczy, a nie jakichś tam podróbek falsyfikatów. Teraz co my tu mamy? Jest... O, i tutaj też logo. No to też mi się podoba, że to logo jest jednak wyeksponowane w wielu miejscach. Żeby jak ktoś nie zauważył w tym miejscu, żeby dostrzegł od razu tutaj gdzieś na ramionku, tak, że jest to logo. Czyli mamy tak duży sznur jest, żeby sobie przełożyć przez ramię, prawda, i podążać szlakiem zwycięzcy, bo innych szlaków trener, selekcjoner nie uznaje. Ale są też tutaj takie małe ramionczka, prawda, żeby szybko sobie czmychnąć, prawda, załadować precioza gdzieś tam, jakieś izotoniki ze strefy mety, coś takiego na szybciutko, żeby, prawda, podłożyć, żeby było, nie? No czyli fajnie, fajnie, jeszcze sprawdzimy tak, czy mi tam kobyłka coś nie nawsadzała do środka, no to też pewnie, no, różnie może być, różnie może być. Otwieramy, o proszę Państwa, tu są tak zwane tajne saszety, widzimy to? Tajne saszety, czyli są takie skrytki, gdzie na przykład dobre miejsce tu jest na kopertę, tak? Na kopertę z jakimś voucherem albo gotówką. No czego bym sobie najbardziej życzył. Takie nagrody najbardziej też lubię. Oczywiście gotóweczka jak jest, to jest dyskretna, szybciutka, czyściutka. Tak ja sobie potem decyduję na co. No nie ma jednak banknotu. Nie ma banknotu. Troszeczkę ubolewam, tak? Bo dobrze zaczął z tym serem, ale wypadałoby jakąś premię dla trenera też wypłacić, tak? No jak już tutaj się, prawda, wysyła taką paczkę, no to też premia. Czy jest, może gdzieś tutaj schował, może jest jakieś ukryte jeszcze tutaj
pod podłogą jakaś skrytka, nie ma. No nie, no trudno, ale jest taki fajny woreczek, wiecie, tutaj pokażę, sobie tu otworzymy tę boczną kieszeń, proszę, i co my to jest dziupla. To jest dziupla, do której my pięknie możemy tutaj nasze buciki biegowe załadować do tej dziupli. One mają tutaj swoje miejsce mają. No świetna torebka. No i podoba mi się tak. I podoba. Unboxing zrobiłem na waszych oczach. Preciosa są słuszne. Jest oczywiście tutaj kod kreskowy 4F Autos. No czyli Autos. Autos to jest, prawda, grecki bóg samochodów, prawda, Ares bóg wojny, znamy to, lubimy, a Autos bóg samochodów, transportu, szeroko pojętej motoryzacji, no oczywiście to wszyscy wiemy, przecież z lekcji historii, dlatego przypominam, naładujemy to od razu do środka, prawda, niech to się nie plącze, bo jeszcze tu Mazdamer, no, to jest ser, to jest król serów, tak. Tak jak jeżeli chodzi o wędliny, no to królem jest Salceso, no to nie ukrywajmy, tak? A wśród serów Mazdamer. No także tak, kochani, no tak to wygląda moja rzeczywistość. No te Preciosa przychodzą, tak? Paczkomat jest czerwony, tam już narzekają, prawda? Te z impostu kurierzy, trenerze Krzysio, już więcej nie naganiaj tych podopiecznych, bo już nie ogarniamy po prostu tych paczek dowozić. Ale nie będę ustępował, nie. Niech dosyłają, oczywiście. Ja mam też spore potrzeby, prawda? No, kochanka, prawda, na boku, to też trzeba utrzymać. Takim serem można zaimponować. Można zaimponować kobiecie takim serem, bo to jest oryginalne, to jest wszystko próżniowo zapakowane, świeże, firmowe. No, także tak, no. Nie, niestety. No, zła wiadomość dla kurierów. Będą mieli roboty tu jeszcze na rejonie, bo takich paczuszek trener selekcjoner dziennie odbiera dziesiątki. Oczywiście zdegustujemy tego światowida Mazdamera. To, czy tak, czy to nie jest jakieś podróbki, tak? Czy to rzeczywiście prawdziwy ser? O, daje szerem, oż ta szkarpeta stara, fantastyczna, Mazdamer. Mazdamer ma to do siebie, że ma dziury, jak widzimy, tak? To jest dziurawy ser, a dziurawe sery najlepsze. No troszkę się zgrzał w tym paczkomacie, bo to upały, ale czy to nam przeszkadza w jakikolwiek sposób, że troszeczkę się przytopił, że troszeczkę jest śliski, taki mokry? Nie, w ogóle nam to nie przeszkadza. Konsumujemy to z radością, z uśmiechem i tylko patrzymy, jak mięśnie od białeczka puchną, tak? Puchną fantastycznie. No. Co tu dużo gadać. Kochani, szabrujcie ser, wysyłajcie trenerowi, selekcjonerowi, a na pewno się nie zmarnuje. Halinka, Mateuszek, Rysiu Tramwajarz, no nie dostałem od was jeszcze paczuszek, tak, za ostatni okres startowy. Nie ukrywam, że troszeczkę jestem tutaj niepocieszony tym. Mogę zacząć wyciągać konsekwencje dotkliwe, włącznie ze skreśleniem z listy studentów Krzysio Ranik High School. Także naprawdę przemyślcie swoje zachowanie, pamiętajcie, na wasze miejsce czekają setki kandydatów. Także szybciutko do paczkomatu. Złość piękności szkodzi, także nie pozwólcie mi się denerwować. Nie pozwólcie mi. O, ten Mazdamer to jest, no. No, oczywiście, fantastyczne. To, i to polskie mleko. Polskie mleko. Nie dla nas baleronu smak. Nie dla nas szynka zła. Na całe gardło krzyczmy wraz. Krzysiu Mazdamera ma! Od razu humor w górę. No to, bajo. Trener Krzysiu.